Jeżeli to robisz, czy podejmujesz takie wyzwanie, czy ten cel na razie odroczysz, to ma być świadoma decyzja. Tutaj jest dojrzałość, czyli ok, to jest mój etap w życiu, na takim etapie jestem, to jest ten sezon mojego życia, co jestem w stanie na siebie wziąć w tym sezonie. Zobacz, że dojrzałość właśnie mówi takim głosem: ok, na wszystko będziesz mieć czas. Nazywam się Dyta Zając, jestem psychologiem i to psychologii oddałam dużą część mojego życia. Wszystkie kursy psychologiczne, podcasty, książki i materiały, które znajdziesz na mojej stronie, są sposobem na opowiadanie o mocy działania i podejmowania kolejnych kroków w stronę upragnionych celów. Wierzę w to, że każdy kryzys może stać się początkiem czegoś dobrego, a każde wyzwanie okazją do poznania siebie. Na moim biurku zawsze stoi kubek jaśminowej herbaty i notę z notatkami, planami, pomysłami i strategiami. Gdzieś obok piętrzy się to z książek, które aktualnie czytam, albo chciałabym przeczytać jak najszybciej. Uwielbiam zatapiać się w ciszy lub pracować otulona dźwiękami muzyki klasycznej, a gdy tylko to jest możliwe, szukam sposobu na zobaczenie kolejnego kawałka świata. Dziś zapraszam cię do mojego świata. Na nowy odcinek podcastu. Posłuchaj, jak brzmi to niezwykłe słowo, które gdy tylko je wypowiadam, mam wrażenie, że aż drży. Ma w sobie wszystko, czego możemy chcieć: ekscytację, obietnice, inspirację, dojrzałość. Kiedy myślę dojrzałość, myślę o życiu, w którym jest mnóstwo spełnienia. Tak sobie wyobrażam na przykład kobietę dojrzałą. Wyobrażam sobie, że jest to ktoś, kto jest w określonym miejscu swojego życia, gdzie naprawdę już nic nie musi, ale wszystko może. Kiedy myślę dojrzałość, myślę hmm, akceptacja siebie, swojego ciała, swojego charakteru, swoich cech. Swojego stylu życia. To jest też takie pogodzenie się z prawdą na swój temat, ale nie w tym negatywnym kontekście, tylko pogodzenie się ze własnym kolorytem, z własną magią. Kiedy myślę dojrzała kobieta, myślę o takiej kobiecie, która wie, jakie cele wymagają jakiej pracy, która patrzy bardzo racjonalnie na swoje życie i. Nie oszukuje się, nie obiecuje sobie nie wiadomo czego, tylko stwierdza, OK, żeby osiągnąć ten cel, prawdopodobnie muszę zrobić pewne rzeczy. I tak ten typ dojrzałości, który jest bardzo uważny, dojrzałość, która pozwala na zaangażowanie w życie, dojrzałość, która pozwala na przyglądanie się sobie i odbieranie lekcji od życia, to pewnie coś, co ostatecznie wyrabiamy sobie, wypracowujemy. Ta kobieta dojrzała, może miała za sobą tak wiele doświadczeń życiowych, że tak, zdobyła tę dojrzałość. Ale dziś chcę zachęcić Cię do spojrzenia na to słowo i na ten stan, który opisałam, troszeczkę z innej perspektywy. Bez względu na to, na jakim etapie życia jesteś, byłoby wspaniale, gdyby Twoja droga do dojrzałości. No, rozpoczęła się dzisiaj, żeby rozpoczęła się i była bardziej świadoma. Bez względu na to, ile masz lat, bez względu na to, na jakim właśnie jesteś etapie życia, ta dojrzałość, dążenie do tego magicznego, drżącego z ekscytacji momentu to jest dobry scenariusz. I dzisiaj przygotowałam dla ciebie kilka rzeczy, które mogą być twoimi własnymi sekretami dojrzałości. Kobieta dojrzała, którą wyobrażam sobie, mam ją przed oczami, po prostu, którą sobie wyobrażam, prawdopodobnie zrobi właśnie te trzy rzeczy. Pierwszą z nich jest robienie małych kroków w stronę swoich celów. Oczywiście wiele osób, ja zaliczam się na pewno do tego grona wiele osób marzy o takich życiowych metamorfozach. To by było cudowne, gdybyśmy mogli na przykład zatrzymać świat na chwilę, i spojrzeć na to swoje życie i mieć przestrzeń czas na wielką zmianę. Wyobraź sobie, że bierzesz urlop od życia na 7 dni i pracujesz w tym czasie na tę swoją zmianę. No nie każdy może sobie na to pozwolić. Wyobraź sobie, że rzeczywiście angażujesz się w coś na tyle mocno, bo masz opcję na to, żeby się angażować i po tych siedmiu dniach, po dwóch tygodniach, po dwóch miesiącach, Twoje życie wygląda zupełnie inaczej, bo nastąpiła ta wielka, spektakularna metamorfoza. Ale umówmy się: marzenia o tym, że nagle cały świat się zatrzyma, że wszystko się ułoży doskonale tylko po to, żeby nam umożliwić metamorfozę, te marzenia mogą narobić nam naprawdę wielkiej krzywdy. Ponieważ to są marzenia osoby, która żyje w złudzeniach, która wciąż liczy na jakiś niewiarygodny zbieg wydarzeń, której umożliwi coś. Czyli właściwie, jeżeli liczymy na wielkie życiowe metamorfozy, które wydarzą się w mgnieniu oka, liczymy na to, że ktoś nam te metamorfozy po prostu daje, jak na tacy. Dojrzałość natomiast wygląda zupełnie inaczej. Kiedy Dążymy do osobistej dojrzałości, to przede wszystkim widzimy w tym naszym życiu pewne schematy: widzimy przyczynę i skutek. Widzimy, że jeżeli chcemy wielkie metamorfozy, to wiele zależy od nas. To też oznacza, że dziś musimy postawić na małe kroki. I do tego chcecie zachęcić w swojej własnej drodze do metamorfozy. Dojrzałość kryje się przede wszystkim w podejściu do celów. Jest kilka rzeczy, które mają na to wpływ, jak podchodzisz do celów. Z jednej strony, znaczenie ma to, czy dostrzegasz w swoim życiu sezonowość, czy widzisz, że rzeczywiście twoja, Twoje życie, Twoja historia życiowa, Twoja biografia składa się z różnych etapów. Są Okresy w życiu, kiedy koncentrujesz się tylko na jednej sferze, są takie, w których nie masz tak naprawdę przestrzeni i ochoty na to, żeby myśleć o sobie, o swoim rozwoju. A są takie okresy w życiu, kiedy masz tyle energii, czasu i innych zasobów, że lecisz jak po bandzie i realizujesz wszystko, co staje przed tobą, co wyznaczasz sobie. Dojrzałość mówi bardzo jasno, Ok? Ten cel jest dla mnie ważny, ten plan jest dla mnie ważny, ale czy ten etap mojego życia mu sprzyja? Jeżeli jesteś młodą mamą, która generalnie nie dosypia, to prawdopodobnie może być tak, że ten wielki cel, na przykład zawodowy, albo wielki cel prywatny, będzie bardzo, bardzo obciążający, więc dążenie do niego może wiązać się z jakimiś tam kosztami. Na przykład zdrowotnymi, może samopoczucie, może będzie trzeba z czegoś zrezygnować. Ale jeżeli to robisz, czy podejmujesz takie wyzwanie, czy ten cel na razie odroczysz, to ma być świadoma decyzja. Tutaj jest dojrzałość. Czyli okej, okay, to jest mój etap w życiu, na takim etapie jestem, to jest ten sezon mojego życia, co jestem w stanie na siebie wziąć w tym sezonie. Zobacz. Że dojrzałość właśnie mówi takim głosem? Ok? Na wszystko będziesz mieć czas. Wszystko się ułoży. Wszystko będzie dobrze. Jeżeli dzisiaj to się nie dzieje, to wcale nie oznacza, że nigdy się nie wydarzy. Być może ten etap, na którym jesteśmy teraz, musi być etapem kontemplacji. Musi być etapem, w którym się zatrzymamy. Może ten etap w życiu jest po to, żeby zacieśnić więzi z bliską osobą. Może ten etap jest po to, żeby skoncentrować się na sobie, na swoim ciele, na własnym rozwoju albo na własnym śnie. Zadaj sobie takie pytanie, bardzo dojrzałe pytanie. Jaki sezon twojego życia jest teraz? Możesz roboczo wykorzystać sobie cztery pory roku, żeby zobaczyć hmm, Jakie sezony mogą być? Pewnie to nie są jedyne, ale wyobraź sobie. Wyobraź sobie, że jest, jest w Twoim życiu wiosna. Jeżeli popatrzymy na przyrodę, wiosna to jest czas rozkwitu, to jest czas, w którym wszystko budzi się do życia, kiedy to, co w, zostało uśpione wcześniej, budzi się, wreszcie pojawiają się nowe kwiaty, nowe drzewa, nowe liście, wszystko jest w zasięgu ręki i wszystko, Właśnie kwitnie, właśnie rozkwita, właśnie budzi się do życia. Jeżeli jesteśmy w takim sezonie życia, to ta wiosna w naszym życiu może oznaczać właśnie w końcu przebudzenie się do różnych szans. Może to jest jakiś przełom w pracy, gdy wszystko nad czym pracowałeś wcześniej nareszcie przyniosło efekty. Może to jest ten moment, kiedy ryzykujesz, podejmujesz odważne decyzje, nie wiem, zakładasz własną firmę, zmieniasz pracę, szukasz jakiegoś nowego zajęcia, przebranżowisz się może, może rodzisz dziecko, a może przeprowadzasz się w zupełnie nowe miejsce i zaczynasz wszystko od nowa. To jest ta życiowa wiosna. Dużo nadziei, dużo rozkwitu, dużo nowych szans, nowych opcji i dużo pytań pod tytułem, którą z tych opcji mam wybrać. Która jest dla mnie, która z tych szans jest moim rozkwitającym kwiatem. Wyobraź sobie teraz kolejną porę roku, czyli lato. To jest ten etap w naszym życiu, taki sezon, w którym pewne rzeczy rozkwitły już, dojrzały, pewne rzeczy się już wydarzyły. Jest bardzo przyjemnie, są ciepłe wieczory, są przyjemne dni, bywa czasem gorąco. Ale już wiesz, jak sobie z tym upałem radzić. Kiedy w życiu mamy ten etap, możemy poczuć się mniej więcej już spokojne w niektórych obszarach naszego życia. Powiedzmy, że lato to będzie taki czas, kiedy prężnie rozwijasz się zawodowo, albo jakoś ugruntowałaś się w rodzicielstwie, albo już. Dogadałaś się z bliską osobą po tych pierwszych latach docierania się. Lato to jest taki moment, kiedy generalnie jest fajnie, przyjemnie, jest cudownie i niemal wakacyjnie, ale zdarzają się burze i bywa gorąco. Kiedy jest lato w naszym życiu, to może być sezon na mm, odpoczynek, na relaksowanie się. Na Czerpanie z tego, co zostało wypracowane. Może to być sezon celebrowania, a może to być sezon, w którym wycofujemy się z niektórych aktywności, żeby nabrać sił, żeby troszeczkę wypocząć, żeby czerpać właśnie z tego, co się stało. Kiedy pojawia się jesień, to teoretycznie może być czas, w którym bywa smutno te wszystkie piękne kwiaty przestają rosnąć, już nic nie rozkwita albo rozkwita trochę. Ale zobacz, nie robi się jeszcze szaro, buro i ponuro, ale kolorowo. Jeżeli popatrzymy na przyrodę, na to co się wydarza w przyrodzie, to jest taki czas, gdy zbieramy te nasze plony, ale też to jest ten czas, kiedy robimy przetwory, na przykład z niektórych warzyw, niektórych owoców, gdzie pewne rzeczy porządkujemy w naszym życiu, w naszym ogrodzie na przykład, gdzie trochę ciaśnie otulamy się kocem, szukamy ukojenia i w życiu to może być taki czas, Wymagający. To może być ten sezon, w którym z jednej strony jest u Ciebie dobrze w jakiejś sferze, a w drugiej sferze czujesz duży niepokój, dyskomfort. Chcesz się otulić kocem, schronić, odpocząć, naładować energię. To może być taki etap, w którym jakaś część Twojego życia przynosi Ci dużo dyskomfortu, a inna jest dla Ciebie w tym momencie wsparciem. To może być, powiedzmy, sytuacja, w której masz um, fajną pracę, a twoja firma, którą założyłaś jakiś czas temu, nareszcie daje efekty. I co teraz? Jakie decyzje podejmuję? Muszę to przemyśleć, usiąść w ciszy, spokoju, wypić ciepłą herbatę i się zastanowić. Jeśli może być takim momentem, w którym czasami pojawia się kryzys egzystencjalny, czyli Niby wszystko jest okej, okay, ale jednak a, mam cały czas wątpliwości, nie wiem jak się czuję, nie wiem co ze sobą zrobić. Warto zastanowić się nad tym, jak poradzić sobie czasami z tymi sprzecznymi emocjami. Więc zastanów się nad tym, czy Twoja jesień oznacza, że w jakimś, jakiejś części Twojego życia dobrze jest, czy oznacza ta jesień, że opada ci energia i już czujesz się gorzej? I zima. W przyrodzie zima jest czasem, w którym się wszystko zatrzymuje. Bywają momenty, w którym wydaje nam się, że zima nigdy się nie skończy, więc tracimy nadzieję. Zima może nam się kojarzyć, jeżeli patrzymy nadal na te różne sezony życia, zima może nam się kojarzyć z takim czasem, kiedy wydaje nam się, że stoimy w miejscu, kiedy wydaje nam się, że nie ma dla nas opcji. Nie, przełom, jaki przełom? Cały czas haruje i nic się nie zmienia. Albo w relacji, po co ja jestem z nim? Skoro my już doszliśmy do takiego etapu, kiedy za często jest obojętność. Albo w rodzicielstwie. Okej, okay, ja już nie wiem, co zrobić z dzieckiem, z zachowaniem mojego dziecka, nie wiem, jak sobie poradzić z moimi emocjami. Zima jest trudnym sezonem życia. Ponieważ często, kiedy ona trwa, nie widzimy, że przed nami znów jest wiosna, więc warto w zimie przygotować się do tych pozostałych sezonów. Realizowanie swoich celów właśnie metodą małych kroków, po trochę, opiera się bardzo mocno o takie świadome podejście do tego, w jakim jestem w sezonie życia: czy to sezon wychowywania dziecka, czy to sezon kończenia studiów. Czy to sezon, w którym zdobywam kwalifikacje? Różne sezony mają różne priorytety, ale bez względu na to, w jakim jesteś momencie, możesz wykorzystać najprostszą opcję, jaka jest, czyli metodę 15 minut przy najgorszych zadaniach. Wystarczy nastawić sobie stoper na kwadrans i w ciągu tych kilkunastu minut zajmować się tym, do czego trudno się zmobilizować. Ta dojrzałość tkwi też w konfrontacji z tym, co nie jest przyjemne. Okej, okay? nie lubię tego robić, ale przez 15 minut będę udawać, że całkiem dobrze się bawię. Więc sprawdźmy, jak wyjdzie. Być może masz tendencję do kończenia zadań, może się rozpraszasz, może trudno Ci się skoncentrować. Wypróbuj metodę 15 minut właśnie po to, żeby z jednej strony ruszyć z miejsca, zrobić ten mały krok, ale z drugiej strony pokazać sobie, ok? Potrafię podejść do tego zadania, mimo że go nie chcę. Drugim sygnałem dojrzałości, takim, taką rzeczą, którą dla własnej dojrzałości warto zrobić, jest zatrzymywanie się, ale zatrzymywanie się, które ostatecznie przynosi rozwój i przynosi duże kroki milowe. Zatrzymać się, tak, wiem, jak to brzmi zatrzymać się w rozwoju. Usiąść spokojnie. Po raz któryś przejrzeć cele, zastanowić, zweryfikować. Mimo, że znam te cele na pamięć, to jednak jeszcze raz. Może zatrzymać się, to znaczy popatrzeć na listę rzeczy do zrobienia dzisiaj, w chwili, kiedy jestem zmęczona. Popatrzeć na tę listę i stwierdzić, tak naprawdę... I tak dużo zrobiłam. Tu ukłon w stronę mojego męża, który to hasło powiedział wiele, wiele razy w moim życiu, kiedy mówiłam, żeby zrobić coś jeszcze. <laughs> I tak dużo rzeczy dzisiaj zrobiłam. I tak naprawdę żadna z rzeczy, która została mi na dzisiaj, nie jest konieczna. Nic się nie stanie. Tak naprawdę prawdopodobnie nikt nie wie. Że ja chciałam to wszystko zrobić, więc spokojnie mogę po cichu wycofać się, zatrzymać się, zamknąć za sobą drzwi do frustracji, odetchnąć głęboko i zrobić sobie przerwę. Przeczytać małą, ambitną książkę, obejrzeć serial, który znam na pamięć. Wyjść na balkon w trakcie koszmarnego dnia w pracy i sprawdzić, czy dobrze słyszałam, że ptaki śpiewają. A jest styczeń. Takie chwile zatrzymania się, takie chwile zapomnienia, oderwania się od tego, co ważne, pilne, niepilne, ambitne i tak dalej, one mają ogromny sens. Z jednej strony jest tak, że kiedy zatrzymujemy się, mamy szansę na to, żeby się troszeczkę spotkać ze sobą, żeby też sprawdzić, czy działamy mądrze, czy może te, te rzeczy, które robimy. Mają sens, bo zobacz jak bardzo często jest tak, ja przynajmniej się na tym łapię od czasu do czasu, bardzo często jest tak, że my robimy różne rzeczy, bo zostało to ustalone, ale często nikt, nie, nikt nawet nie sprawdził, czy te rzeczy w ogóle są potrzebne, czy one powinny w ogóle zacząć być robione. Zatrzymanie się jest sygnałem dojrzałości też z innej przyczyny. Jeżeli działasz Zawsze na zwiększonych obrotach, jeżeli nigdy nie odpoczywasz, jeżeli zawsze obiecujesz sobie dobra, jak już skończę ten projekt, to odpocznę. Jak skończę ten projekt, to spotkam się z moim mężem na randce. Jak skończę ten projekt, to już pobawię się z dziećmi. Jak skończę ten projekt, to wyjdę na spacer do lasu. Te wszystkie obietnice nie brzmią jak dojrzałe rozmowy ze sobą. Te obietnice brzmią jak taka bardzo jasna informacja. Teraz albo nigdy. Jeżeli teraz tych projektów, zadań, planów nie zrealizuję, to nigdy ich nie zrealizuję. Mam bardzo mało czasu. A dojrzałość mówi trochę inaczej: Mówi, masz przed sobą masę czasu, masz mnóstwo przed sobą, więc równie dobrze możesz usiąść i zrobić coś dla siebie. Dojrzałość mówi: hej, hej, w tym szale działania. Musisz zrobić miejsce na wspomnienia. Musisz zrobić miejsce na to, żeby usłyszeć swoje myśli, żeby prześledzić jakąś fajną historię. Musisz zrobić miejsce na życie. Jest wiele książek o mm, starszych ludziach którzy już mają swoje życie za sobą i podsumowują to życie jest książka, którą podlinkuję w opisie tego podcastu w której bardzo pięknie jest napisane to czego żałują umierający to tytuł tej książki też mam nadzieję, że wszyscy znają tę książkę więc jeżeli przewracasz oczami jak to słyszysz znowu gdzieś to bardzo cię proszę o wybaczenie ale wydaje mi się, że to jest tak bardzo ważna rzecz Wiele osób, które już są na końcówce swojego życia i podsumowują różne rzeczy, wspomina o tym, że żałują właśnie tego pędzenia za celami, szczególnie zawodowymi. Żałuję, że nie bawiłam się z dziećmi. Żałuję, że się nie spotkałam z przyjaciółmi. Żałuję, że nie robiłam sobie takich wolnych dni, podczas których po prostu odpoczywałabym. Starsi ludzie, którzy właśnie są dojrzali, mają za sobą masę doświadczeń, podsumowują swoje życie najczęściej w taki sposób. Po co mi to pędzenie przed, przed siebie? Po co mi to dążenie do jakichś dziwnych celów, które prawdopodobnie nawet nie są moje? Zamiast tego, o wiele lepiej byłoby zatrzymać się i zauważać to, co jest wokół mnie. Zauważyć bliskich. Bez względu na to, ile jest rzeczy do zrobienia, robić sobie regularne przerwy w pracy. I to nie tylko na obiad czy kolację, czy drugie śniadanie, ale praca w taki sposób, żeby między jednym zadaniem a drugim, na pewno ważnym, się, znalazł się ten moment na świadomą myśl, na świadome spojrzenie na bliską osobę, na świadome spojrzenie na. Na przykład swój dom, albo swoje biurko w pracy, albo swoich współpracowników, i. A, jestem tutaj. Może czasem to jest pytanie, czy ja chcę tu być? Czy tam mi się podoba? Czy to jest mój rytm dnia? Czy ja tak sobie to wyobraziłam? Czy ma coś się zmienić? Dojrzałość, ta inspirująca. Świadoma droga życiowa mocno łączy się z byciem na bieżąco ze sobą, ze swoimi celami, ze swoimi emocjami, ze swoimi zmieniającymi się myślami o świecie. I czas na trzecią rzecz, trzeci sekret dojrzałości, który bardzo, bardzo pasuje do świadomego życia i do akceptacji tego, że to życie może różnie wyglądać. Powiedziałabym to w taki sposób: Nie mogę nikogo zmienić, ale kiedy sama się zmieniam, mogą też zmienić się inni ludzie. Kiedy zmieniają się inni ludzie, może i ja się zmienię i może ta zmiana przytrafi się mnie. Często jest tak, że kiedy sami otwieramy się na zmiany, kiedy poczujemy, że rzeczywiście realne jest zrobienie czegoś lepiej, wpadamy w, sił, w sidła takiego, nawet nie męczeństwa, ale bardziej stajemy się takimi kaznodziejami. Taka jest prawda. Oto wiemy, i jak zmienić życie innych ludzi. Nie możemy patrzeć po prostu, jak popełniają karygodne błędy, głupio tracą czas, pozwalają, żeby niezdrowe nawyki niszczyły im życie. Poprawiamy bliskich, poprawiamy ich podejście do dzieci, do siebie, poprawiamy ich słownictwo. Trudno patrzeć na ten czyjś dramat, który wynika przecież z niewiedzy, no więc co robię wtedy? Nauczam. Nauczyć, jak zmienić swoje życie i naprawdę w każdym celu. To jest cudowne. Pokażę Ci, co robić lepiej, żeby osiągać swoje cele i być szczęśliwym człowiekiem. Moja wiedza będzie dla Ciebie oświeceniem. Czy rzeczywiście? Wyważenia. Prawda niestety jest druzgocząca. O ile możesz dzięki swoim zmianom pozostać inspiracją dla innych ludzi, no to niestety nie możesz wciskać tym ludziom swoich własnych zmian na siłę. Zamiast dążenia do tego, żeby inni poszli za tobą, jak za tym wielkim kaznodzieją, możesz skupić się na ulepszaniu swojego życia, możesz stać się inicjatorem trendów, inicjatorem zmian, możesz uczyć się języków i rób to dowoli, możesz przekraczać swoje bariery, możesz próbować nowych rzeczy, możesz się nastawiać na doświadczenia i po prostu. W tym wszystkim możesz zaprosić ważne ci osoby do towarzyszenia ci w zmianach. Nie do wchodzenia w te zmiany, ale niech po prostu będą przy tobie w takim momencie. Jeżeli chcę być bardziej w kulturze i chcę rozwijać się w tym kontekście i chcę chodzić na różne spektakle i, i doświadczać kulturalnego życia... Mogę przecież moich bliskich zapraszać do tego samego. Mogę wymyślać, mogę planować, mogę ich inspirować. Jeżeli to jest moja zmiana, to tak, na mnie spoczywa odpowiedzialność za to, aby zorganizować sobie i bliskim też czas na doświadczenie tej zmiany. Podobnie jest ze sportem. Jeżeli chcę uprawiać sport i chcę zmienić swój styl życia na zdrowszy, to na mnie spoczywa odpowiedzialność za to żeby ten sport zaproponować, zaplanować i zachęcić do przyjrzenia się po prostu temu co robię. Może ten bliski mi człowiek będzie marudzić przez całą drogę, przez cały spacer. Może ten mój bliski człowiek stwierdzi, że no wyjście na skłosza to był błąd życia. Może ten bliski człowiek przyniesie na wieczór filmowy paczkę chipsów, a ty dalej będziesz mieć swój humor z warzywami. Ale, może przy okazji, u tej Twojej bliskiej osoby, która jest oporna na zmianę, pojawi się Ci wątpliwości. Może spróbuję. Może sprawdzę. Dojrzałość też mówi w ten sposób. Nie zmienisz, nie zmienisz nikogo. Nie zmienisz jego stylu życia, podejścia. To wszystko musi wydarzyć się w tej osobie i stanie się to lub nie bez względu na to, czy będziesz namawiać, czy nie. Ale jeżeli stajesz się tym inicjatorem trendów, krok po kroku, stopniowo bo to najczęściej wymaga bardzo dużo czasu stopniowo będziesz. Dostrzegać, że Twoje rozwiązania na serio przynoszą efekty nie tylko u Ciebie. I z drugiej strony, Twoi bliscy też mogą zmieniać swoje życie, mogą dążyć do czegoś, co jest Ci zupełnie obce i nie masz ochoty w ogóle w tym brać udziału. Nie chcesz tego, nie widzisz się w takiej roli, nie widzisz się w takim stylu życia, ale możesz po prostu kibicować. Możesz uczestniczyć, możesz być obok tej osoby, kiedy ona dokonuje tych wielkich zmian. Kto wie, może za jakiś czas i ty wystąpisz w maratonie, może pobiegniasz, a może spodoba ci się to wyjście do teatru. Ta otwartość na zmianę czyjeś i otwartość na to, że. Nasi bliscy mogą w ogóle nie chcieć się zmienić. To jest piękna akceptacja. I zachęcam cię do spojrzenia właśnie z tej perspektywy. Bez względu na to, jaki masz plan. Zadziałaj trochę inaczej, trochę bardziej świadomie i spotkaj się z tym, co czujesz. To są moje propozycje na dzisiaj trzy kroki do dojrzałości i do wypróbowania siebie w tej dojrzałości a jeśli masz ochotę pamiętaj że do końca stycznia obowiązuje promocyjna cena na projekt sukces pół roku pracy nad tak dojrzałością muszę to powiedzieć bo to piękne słowo bardzo mi pasuje do projektu sukces ale też to jest projekt Dzięki któremu możesz dookreślić swoje cele, dookreślić swoje pasje, dookreślić swoją tożsamość, to w jakim kierunku chcesz pójść, w jakim kierunku idziesz teraz i czy to jest dobry wybór, i możesz zadbać o to, żeby słowo sukces było uszyte na Twoją miarę. Zamiast sumianego zapału, realizujemy cele. Zamiast Takiego poczucia, że oszukuję sama siebie. Mogę zacząć grać do własnej bramki, mogę odkrywać siebie, mogę szukać odpowiedzi na pytania, których do tej pory unikałam. Jeżeli chcesz osiągać cele, które są Twoje, zajrzyj na stronę kursu, a może też dasz mi znać, jak tam dzisiejszy podcast i czy sekrety dojrzałości to Twoje sekrety. Udanego tygodnia. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Jeżeli poszukujesz inspiracji, wiedzy i innych psychologicznych perełek, zapraszam na bloga editasający.pl. Do usłyszenia następnym razem.